Nasze spotkanie tradycyjnie jesienią, na początku kolejnego roku katechetycznego duszpasterskiego, chociaż duszpasterski formalnie zaczyna się z pierwszą niedzielą Adwentu, ale jest to właśnie czas, by przygotować program pracy duszpasterskiej w różnych wymiarach tego naszego duszpasterstwa, jego bogactwie, na rozpoczynający się nowy rok pracy duszpasterskiej. Szczegółowy wstęp do dzisiejszego spotkania i zarysowania problematyki przedstawi zaraz ksiądz biskup Ireneusz. Ja chciałbym zwrócić uwagę czcigodnych braci w kapłaństwie na dwie rzeczy przede wszystkim, które muszą znaleźć jakieś odbicie w naszych wysiłkach duszpasterskich. Pierwsze to kończący się powoli rok wiary. Konieczny swoisty rachunek sumienia z tego, co zrobiliśmy, co udało się zrobić i co jeszcze można zrobić, by ten rok wiary wyraźnie zaznaczył się w życiu osób podległych naszej duszpasterskiej pieczy. Wiemy, że zakończenie tego roku wiary będzie miało miejsce w katedrze Święto Chrystusa Króla podczas mszy świętej wieczornej. Zaczynaliśmy rok temu też taką mszą świętą i podobnie chcemy ten rok zakończyć, ale to jest zakończenie od strony liturgicznej przede wszystkim. Natomiast chodzi o to, aby związać nasze wysiłki, naszą pracę duszpasterską właśnie z pogłębianiem wiary. Z powrotem do tych słów apostołów: Panie, przymnóż nam wiary. I to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga, związana z dwiema ważnymi wydarzeniami, które będą miały miejsce w roku 2016. Pierwsza to 1050. rocznica Chrztu Polski. Trzeba nam nieustannie wracać do korzeni, do tego wielkiego dziedzictwa, tradycji, z której wyrasta Polska. Bo nie zrozumie się dziejów naszej ojczyzny, nas samych i Kościoła, właśnie bez tego wyraźnego sprzężenia dziejów Polski i dziejów chrześcijaństwa w Polsce. Prawie 50 lat temu czas zbliżającego się milenium był czasem wielkiej konfrontacji, którą to konfrontację sprokurowała ówczesna komunistyczna władza z Gomułką na czele. I bezwzględna walka z programem wielkiej nowenny, a potem nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przez diecezję i parafię naszej ojczyzny, co znalazło swój bolesny szczyt w postaci uwięzienia obrazu. Dzisiaj czasy są inne. Socjalnie znaczy, żeby były pod wieloma względami dużo łatwiejsze. Metody walki z chrześcijaństwem i Kościołem są bardziej perfidne. Ale to są metody. Kiedy 2 tygodnie temu obradowała konferencja biskupów Europy, dokładnie przewodniczących konferencji episkopatów Europy, tym razem w Bratysławie, temat tego spotkania brzmiał: Bóg i państwo między świeckością a laicyzmem. I w świetle dyskusji, ale także bardzo ugruntowanych referatów głoszonych przez wybitnych znawców zagadnienia z różnych krajów, profesorów, wyraźnie wynika to, że chrześcijaństwo znalazło się na celowniku walki współczesnego świata. Paradoksalnie, bo ten rok 2013 to rok uchwalenia 1700 lat temu ogłoszenia słynnego edyktu mediolańskiego przez Licyniusza i Konstantyna Wielkiego, który dawał tolerancję, znaczy wolność chrześcijaństwu na miarę właśnie
bardzo takiego szerokiego, tolerancyjnego spojrzenia na religię, bo w myśl tego, co ogłoszono wówczas w Mediolanie, każdy mógł być wierny według, w odniesieniu do swojego bóstwa, na podstawie osądu własnego sumienia. Ojciec Święty Franciszek w specjalnym orędziu skierowanym do uczestników Wielkiego Sympozjum Europejskiego poświęconego właśnie tej rocznicy stwierdził, że wtedy rodziła się kultura europejska na fundamencie tolerancji, poszanowania wolności sumienia. Dzisiaj jakbyśmy mieli do czynienia z odwróceniem się tej sytuacji, to znaczy z nową falą swoistego neopogaństwa, działającego bardzo perfidnie, bardzo skutecznie, także poprzez współczesne media i możliwości technologiczne przekazywania informacji. I stąd, jak mówiono, trudno mówić o chrystianofobii, bo fobia jest postawą lęku irracjonalnego, często w podkładzie psychopatycznym. Natomiast mamy tutaj do czynienia z bardzo zaplanowaną walką z chrześcijaństwem, które jest kościołem, zwłaszcza katolickim, który stanowi wyraźny punkt odniesienia, ale także obrazy dla tych współczesnych ideologów związanych z ruchami homoseksualnymi, feministycznymi, liberalnymi. Więc nie tyle chrystofobia czy chrystianofobia, ile bardziej nietolerancja czy dyskryminacja religijna. Bo te sformułowania mówią bardzo wyraźnie o tym, że ten atak skierowany na Kościół jest bardzo przemyślaną akcją. I wszędzie jest to ta sama akcja. To składa się tylko na pewne niuanse, czy kolejne wydarzenia, czy wyzwania związane z poszczególnymi krajami, czy państwami współczesnej Europy. Ale wszędzie jest scenariusz, jest ten sam. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Także te uroczystości milenijne, właściwie 1050 lat od Chrztu Polski, powinny być dla nas takim bardzo wyraźnym skazaniem, my jesteśmy stąd. Z tego momentu, z tego wydarzenia, które okazało się fundamentalne i przełomowe dla dziejów tej części Europy, dla naszego państwa, naszego kraju i narodu. A druga rzecz to Światowe Dni Młodzieży. My nie możemy patrzeć na te wydarzenia jako na coś, co nas ogarnie latem, prawdopodobnie w końcu lipca 2016 roku, bo takie są propozycje dane ze strony polskiego episkopatu kardynałowi Rylce, odpowiedzialnemu za Światowe Dni Młodzieży. No i oczywiście tu chodzi przede wszystkim o akceptację ze strony Ojca Świętego, ale prawdopodobnie tak to będzie. I wiadomo także, że każda diecezja będzie musiała przyjąć jakąś grupę pielgrzymów. Liczymy się, że będzie ich sporo, zwłaszcza ze wschodu. Dalej, że w myśl zasady pomocniczości Kraków musi być odciążony przez inne diecezje. A to dlatego, że nie jest w stanie, to jest za małe miasto, by przez kilka dni, prawie tydzień, pomieścić w sobie około miliona młodych ludzi. Kraków jest w stanie milion ludzi, a może nawet więcej przyjąć nocą przed uroczystościami, które będą rankiem następnego dnia i w południe się skończą. Bo to już Kraków, jak wiemy, przechodził podczas kolejnych wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II, a potem jeszcze Benedykta XVI. Ale że w swoich ramach miasto, które ma około 800 tysięcy mieszkańców, przyjąć milion, to zdajemy sobie sprawę, że jest niemożliwe. I dlatego dyskusje, jakie się toczą między Komitetem Organizacyjnym tutaj w Polsce, a
służbami watykańskimi, by zmienić dotychczasowy schemat, polegając na tym, że ostatnie dni spędza się w mieście, w którym dojdzie ostatecznie do spotkania z Ojcem Świętym, na rzecz tego, aby te dni katechezy, są trzy zwykle przewidziane, pierwsze dwa odbywały się jeszcze w diecezjach, a trzeci dzień katechezy to będzie katecheza w drodze dla tych, którzy będą zdążali właśnie do Krakowa po odbyciu tych dwóch pierwszych katechez w różnych diecezjach naszej ojczyzny. To też jest, jak wiemy, ogromne przedsięwzięcie logistyczne, komunikacyjne. Jeżeli dzisiaj się stoi przy bramkach na Balicach w Krakowie, ileś tam minut, żeby w ogóle na autostradę wjechać, no powiedzmy, te bramki nie będą działały wtedy, ale tak czy inaczej ta autostrada za wielka nie jest. No, zobaczymy. W każdym razie ogromne przedsięwzięcie, ale ja tu mówię o logistyce. Natomiast ważniejszą rzeczą jest, żeby ci młodzi ludzie, którzy do nas przyjadą, spotkali się z ludźmi przygotowanymi do tego, aby ich przyjąć. I znowu nie tylko od strony czysto logistycznej zapewnić odpowiednie służby, informacje i tak dalej, ale żeby to byli ludzie przyjmujący ich z wiarą i świadczący o swojej wierze. I stąd już teraz trzeba myśleć o tych, którzy za 3 lata będą jakby głównymi bohaterami tego wydarzenia. To jest młodzież gimnazjalna, licealna, duszpasterstwa akademickie. Ten przedział wieku. Już trzeba tworzyć ludzi, którzy będą się w to angażowali właśnie na zasadzie pogłębionej wiary i związania z Kościołem. I to jest ogromne przedsięwzięcie duszpasterskie, być może okazja, by rozruszyć tę warstwę, jeśli tak można powiedzieć, członków naszego Kościoła, na którą najbardziej się dzisiaj narzeka. I się narzeka na nią przede wszystkim dlatego, że jej nie ma w Kościele. Tu jest na pewno ogromna szansa stająca przed nami, przed księżmi w ramach przygotowań do bierzmowania, które nie mogą trwać rok. Jak już wielokrotnie mówiłem, będziemy starali się to coraz bardziej rozszerzać, dawać bardzo konkretne programy duszpasterskie. Niemniej jednak to trzeba już podjąć ten wysiłek duszpasterski teraz, żeby tę młodzież mieć. W związku także z tymi przygotowaniami do Światowego Dnia Młodzieży odbędzie się także w naszej archidiecezji w styczniu 2015 roku peregrynacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży, a także obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani. Każda z diecezji ma około 20 dni w Polsce, taki algorytm przyjęto, ale liczymy się z tym, że może ten okres pobytu dla każdej z tych diecezji być skrócony. A to dlatego, że niektóre państwa ościenne wobec nas, na wschodzie, na południu, Słowacja na przykład, Litwa, zwróciły się z prośbą, aby ten krzyż mógł być także u nich. Zadecyduje Stolica Apostolska, ale nie możemy wykluczać, że będzie z ich strony decyzja pozytywna, co odbije się na tym, że w ten sposób, że czas pobytu krzyża w naszej i w innych decyzjach będzie krótszy. Ale chodzi także o to, żeby ten krzyż trafił do wszystkich środowisk, do szkół, do ośrodków, gdzie przebywa młodzież, dalej do więzień nawet, jako znak Bożego miłosierdzia i miłości Boga wobec nas. I jeszcze jedno, każda z tych z naszych polskich diecezji przyjmuje na ten czas Światowych Dni Młodzieży, ale troszkę już wcześniej to będzie zatwierdzone, taki swój temat biblijny. Cała Polska zostanie pokryta w ramach diecezji różnymi cytatami biblijnymi, które będą starały się pokazać,
oryginalność danej diecezji, historii danej diecezji w odniesieniu do tradycji biblijnej i oczywiście do rzeczywistości Kościoła dzisiaj. Jest święta wojna, jak wiem, między Gniezdem a Poznaniem, by tych dwóch diecezji program związać z Jordanem, biskupem Jordanem. Prawdę powiedziawszy, nie bardzo wiem, dlaczego Gniezno się Jordana opomina, bo nie mam wcale pewności, że Jordan był w 1966 roku w Polsce, a na pewno był w 1968 w Poznaniu jako pierwszy biskup ziem polskich. No ale to jest ta święta wojna o pierwszeństwo. Nie do rozstrzygnięcia, bo nie ma żadnych na ten temat dokładnych wieści historycznych, gdy chodzi o sam chrzest. Natomiast gdy chodzi o Łódź, myślę, że temat wybrany jest bardzo trafny, nam także bliski. Łódź Piotrowa. Taka piękna gra słów, nazwy Łodzi i związania z Piotrem. To będzie też jakoś pogłębiane w naszych programach, w naszej działalności duszpasterskiej. To jest tytułem zapowiedzi, bo te programy są dopiero przygotowywane. Trochę jeszcze jest w powijakach. Mam nadzieję, że komitety, które działają w Watykanie, w Krakowie i w Warszawie jeszcze, znajdą bardzo szybko nić porozumienia polegającą przede wszystkim na podziale kompetencji. Bo to jest bardzo ważne, żeby nie było ośrodków, w których kompetencje się krzyżują. I niewątpliwie z tym jest także związany problem pieniędzy, bo te sekretariaty już są i muszą mieć także pracowników etatowych. No, a o pieniądzach się ciągle jeszcze nie mówi. A jest to problem nie tylko Krakowa, Warszawy, ale całej Polski. Bo niewątpliwie cały Kościół w Polsce będzie partycypował w tych wydarzeniach także od strony ekonomicznej. Chciałbym, żeby księża też o tym wiedzieli. To nie jest tylko problem podjęcia pewnego programu duszpasterskiego, co jest oczywiste, ale także wielkiego wysiłku pod tym względem. Mam nadzieję, że to też będzie dobrze przebiegało i przyniesie, da Pan Bóg tę łaskę, błogosławione owoce, z których obyśmy się za 3 lata mogli cieszyć i Bogu dziękować.